Piernik, Warszawa, tam pałac, prawda, że widać nawet pałac kultury Stalina i Lenina w naszym radiu. Szybciej, szybciej, Tok FM, Eurokręcika Ekstra, metro, stadion, że deszcz znów się wzmaga, ale my to wszystko przechytrzymy, bo już jesteśmy przy samej tej bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego w Polsce Katolickiej, a w Polsce Moherowej, a zaraz będziemy oglądać, jak tam chrapią, jak tam kaszlą, pogasłują w tych pufach leżąc w bibliotece, bo to za darmo, proszę Państwa, od komunizmu, to teraz za darmo od Unii Europejskiej. Stara Europa, stara wiara, stary papież, stara Wołga, stara Wisła, tu jest, wszystko jest stare jak świat, czyli że już dochodzimy do Uniwersytetu Warszawskiego i właśnie, że z dachu Uniwersytetu Warszawskiego, z ogrodu Uniwersytetu Warszawskiego, proszę Państwa, widać Centrum Nauki Kopernik. Proszę Państwa, zobaczą stare trupy, stare budynki w Warszawie, prawda? No ale no, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo to zabytek też może być częścią dekoracji. Tu przechodzimy obok, po prawej mamy ten Centrum Kopernik. Ja nie przepadam za tym Centrum Kopernik, no bo no jakim tam wielkim uczonym był Kopernik, jak to mówią, że co? Trzymał słońce, ruszył ziemi, polskie go wydało plemię. Aj, 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 żeby czasem polskie go wydało plemię. Aj, aj, aj. Także możemy się tylko pospieszyć, żeby tu jaka burza nie wybuchła. Państwo zobaczą, jakie chmury. Chmury są fatalne i raz deszczu nie ma, a raz deszcz jest bardzo silny. Także to są te uliczki, które do dobrej tam nas prowadzą, proszę Państwa. Zeleszczyńska i Wybrzeże Kościuszkowskie. Proszę Państwa, no jesteśmy. Już mamy tę bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego. Zaraz wejdziemy i może by tam siedzieć 6 godzin i zobaczymy tam jeszcze u tego Filipiaka. Było, miało mieć miejsce takie spotkanie, zobaczymy, czy to prawda, czy to będzie cokolwiek się działo u tego Filipiaka. Proszę Państwa, Warszawa, no, Warszawa da się lubić, ale mało kto lubi, proszę Państwa, to Centrum Nauki Kopernik, bo oni jakoś tak nie umieją się zorganizować. Jak Państwo słyszą w tych poprzednich audycjach, w 59 minucie, w tej audycji po sąsiedzku o kopalniach, to Panie Struzik, czy jak Panie Dyrektorze, to nie brak pieniędzy jest podstawą problemu, tylko Twój durny łeb, czyli że brak organizacji, czyli że Polak głupi tam i po szkodzie, i przed szkodą, także sklep biegacza. Oni tylko umieją, wiecie Państwo co? Jak już są postawieni, to się, jak to mówi, tonący brzytwy się chwyta, to oni idą, biegną żebrać. I tu jest salon biegacza. Nawet do tej świętej Anny to oni na wrotkach spieszą, bo to wiecie Państwo, bo to dopiero jest funkcja, biznes pewny i gwarantowany. A tam Florian macie na Pradze Północ, gdzie jest warszawskie zoo, na Pradze Północ, tam i ten Wileński i stamtąd jedzie to metro przez Wisłę. No, znowu się ciemno robi i tutaj ten balkonik na górze Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Państwo zobaczą, ludzie się tam boją chodzić, że tam jak na razie to nikogo nie ma. Ludzie się tam boją chodzić, Państwo zobaczą. Chociaż to jest pewne, bo to jest metal. Nie jeden zresztą. O, i Państwo zobaczą, jaka burza. Zaraz w tej sekundzie, jak my się nie schowamy w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, to na nas to wszystko po prostu lunie. No nie wiem, czy gdybyśmy tutaj weszły, to my tam dojdziemy do tego pewnie piwnicami, bo tam jest i gry, i lombard, i wszystko. Także proszę Państwa, chmura jakaś nad nami przechodzi. Na szczęście to nie leje. Bogu dzięki, Bogu dzięki. Z Panem ręki, z Panem ręki. Czyli dochodzimy do ulicy Dobrej, na wprost mamy tam w sumie Uniwersytet Warszawski i salę kazimierzowską i pałac kazimierzowski i starą bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego. Mam nadzieję, że tam już jest remont zrobiony w tych pokojach starej biblioteki.
gdzie są komputery na samej górze. Państwo zobaczą, gdzie my jesteśmy. A tam Wisła, gdzie ta babka poszła. Tu jest ten i już leje deszcz. Także ja podbiegnę, proszę Państwa, i w ten sposób my tu wygramy, bo jak tak podbiegniemy, to jesteśmy już tutaj, proszę Państwa, gdzie jest to zielone. Tak, to zielone. Wydział prawa i administracji. No, wszędzie od czasu do czasu, tam też byłam w Wydziale Prawa i Administracji, były promocje książki, były spotkania, były wernisaże, proszę Państwa. No z tym, że ten naród maherowy się tak strasznie nienawidzi, bo wiecie Państwo, jak prowadzi to spotkanie do stołu, no to każdy chce żreć. I oni by się pobili, potłukli. Wyznawcy papieża, Matki Boskiej, Jastry Bramskiej, Częstochowskiej, Rzymskiej, Łacińskiej, aby nie Krymskiej. On próbował, ale...